Siemanko, witam was serdecznie w Leeds, West Yorkshire, England. Za oknem trochę chmurek, zbliża się jesień, chociaż w sumie można powiedzieć, że już w Anglii jest jesień. Królowa odeszła z wiatrem i dzieją się różne dziwne rzeczy. Ale nie chciałem o tym. Chciałem pogadać z wami dzisiaj o czymś innym. Mianowicie chciałem tak się lekko pochwalić i do czegoś was namówić. Chciałem się pochwalić, jakim wielkim jestem molem książkowym. To jest stack książek, które przywiozłem ze sobą z Polski 2 tygodnie temu. I chciałem właśnie troszkę o tym z wami pogadać. Jestem wielkim miłośnikiem książek i czytam książki w sumie od 10 albo 8 roku życia, tak zawodowo. Tak było do 2020 roku, kiedy to urodził mi się drugi syn. Zmieniłem pracę i wtedy jakoś tak niestety zacząłem mieć mniej czasu na czytanie książek. Aczkolwiek nie zmieniło to faktu, że uwielbiam książki i zawsze je kupuję. Jeśli chcę jakąś książkę przeczytać, to wolę ją kupić niż pożyczyć. Taki jestem człowiekiem uzależnionym od tego. Dlaczego to wszystko mówię? Dowiecie się później, bo chcę was do czegoś namówić. A z drugiej strony chcę się trochę też pochwalić, ponieważ z bólem serca muszę przyznać, że moja pasja do kupowania książek nie minęła, ale kiedyś kupowałem książki po to, żeby je czytać i czytałem od razu, a teraz kupuję książki z nadzieją, że kiedyś będę miał czas, by je znowu przeczytać. I tutaj mam dwie kubki. Tą kubkę to jest kubka, którą kupiłem w Polsce i przywiozłem sobie do Anglii. Jak już wspominałem we wcześniejszym filmiku, niestety nie mam gdzie tego rozłożyć na półkach, więc gdzieś tą kubkę muszę upchać pod łóżko, pod szafę lub obok gdzieś. Ale to mnie nie spowalnia w kupowaniu książek. Chyba trzeba wracać do Polski, do większych domów, pokojów i przestrzeni. Pierwszą rzeczą, którą chciałem pokazać, to oczywiście moja miłość do książek Warcrafta i to jest Sylvanas po polsku, a tu mam Sylvanas po angielsku. I wydaje mi się, że po angielsku jest lepiej wydana, chociażby dlatego, że ma twardą okładkę i obwolutę, którą lubię, jest tutaj fajnie wydana. Aczkolwiek jest po angielsku, co nie sprawia mi trudności w czytaniu, ale o wiele bardziej się skupiam na tym, kiedy czytam po polsku. Po polsku jest też fajnie wydana, bo tu jest wypukłe, można zobaczyć jakość. Więc stwierdziłem, że będę miał dwie. I nie chcę się już przywalać do tłumaczeń. Ciężko przebrnąć przez te polskie nazwy, bieży świat, bieży wiatr i tam inne rzeczy. Ale no, słuchajcie, jedna rzecz. Imię Sylvanas. To dlaczego jest Sylvana, a nie też Sylvanas? Nie widzę żadnego konfliktu i problemu dlaczego miałoby być inaczej, aczkolwiek nie to tłumaczę, nie ode mnie zależy. I już wiele razy były burze wśród miłośników książek ze względu na tłumaczenia, więc nie o to mi chodzi. Kolejna książka Warcrafta, Dzień Smoka, Richarda Knaka. Kiedyś można było na Warcraftach, na forum Warcrafta kupić to za 200 zł. Ja kupiłem za jakieś, nie wiem, chyba 30. Uważam, że sobie warto poczekać teraz na te reedycje, gdzie będą ładnie wyglądały, łączyły się z innymi książkami w tym samym stylu wydania. To też kolejna książka, która czeka na przeczytanie i na powąchanie. Warto czytać. Polecam. Sobie, dzieciom, żonie, babci, dziadkowi. Zamieńcie się rolami, teraz wyczytajcie. Hermann Hesse, Wilk Stepowy. Zacząłem ją czytać kilka lat temu. Niestety zgubiłem ją w samolocie na trasie Liverpool-Berlin. I dlatego kupiłem sobie nowo, o wiele lepsze wydanie. Tym razem mi się trafiło. Z zakładeczką. Więc polecam. Naprawdę życiowa książka trochę was o życiu nauczy, jeśli jesteście dość młodzi i zaczynacie swoją podróż w dorosłość. Polecam szczególnie. Zobaczcie tutaj. Bram Stoker, Dracula. Tyle wersji Drakuli już się oglądało, grało się w gry i tak dalej, a tak naprawdę nigdy nie przeczytałem prawdziwej, oryginalnej książki Stokera. Mówi się, że Whitby, za chwilę wam pokażę Whitby na zdjęciach, niedaleko stąd jest miejscowość Whitby, którą uważa się za kolebkę właśnie Brama Stokera. Jeśli widzicie nowego Drakulę, który miał 3 odcinki, jedna była w Rumunii, druga była na statku, a trzecia w Anglii, to on właśnie ląduje na plaży w Whitby. I tam jest opactwo, które się nazywa popularnie opactwem Drakuli i Whitby w ogóle ma organizowane na Halloween zloty gotów. To jest najpiękniejsze miasteczko w Anglii w czasie ogólnie bardzo ładne, ale w najpiękniejsze i najciekawsze miejsce, które warto odwiedzić w okresie Halloween. Jest tam zlot gotów, jest tam tyle różnych kolorowych ludzi. Polecam, jeśli macie okazję być, polecam tam zajrzeć. Może mi się w tym roku uda nam pojechać i zrobić film dla was, żeby wam pokazać coś pięknego i niesamowitego. No, także nie mogę się doczekać, aż to zacznę czytać. Wiedźmin, historia fenomenu.
Kolejna rzecz. Chciałbym to przeczytać jak najszybciej, ale nie wiem kiedy znajdę na to wszystko czas. Pierwsza rzecz, którą robimy... Wąchamy. Opis historii Wiedźmina. Strasznie polecam tą książkę, jest cała historia, tak jak widać tutaj, jak przeglądałem na szybko, z Wiedźmin od samej podstawy, poprzez problemy z wydaniem gry, pierwsze komiksy, współczesne gry i to wszystko, co się recently wydarzyło. Książka jest z roku, została wydana w 2020, wiecie co, niby tak mniej strona, ale jest ciężka, jest bardzo fajna, ciężka i naprawdę aż przyjemnie się ją w ręku trzyma. To jest największa moja radość czytania książek, tęsknię do tego, do ciszy, spokoju, w którym można czytać książki. Teraz, kiedy próbuję czytać książki, za chwilę jest tata, pokaż, tata, a ja, ja. Także nie jest tak łatwo jak kiedyś. Dobra, nieważne, Wiedźmin, polecam. I coś pięknego, słuchajcie, super kolekcja Tytusa, Romka i Atomka. To komiksy mojego dzieciństwa, jedne z pierwszych, które czytałem. Są wydane w takim pudełeczku, otwieramy. I proszę bardzo, wszystkie zeszyciki, oczywiście wąchamy zawsze. Ach, padły do kaska. Pięknie wydane. W takim oryginalnym formacie, w jakim były wydawane pierwszy raz. Ten nawet jest czarno-biały. Ja nie wiem, czy nawet miałem możliwość czytania wszystkich komiksów Tytusa, Romka i Atomka, ale serdecznie polecam, bo powiem wam tak. Z tych komiksów dowiedziałem się na przykład o stylach malarskich, o kubizmie i innych. Ponieważ oni tam w jednym z zeszytów wędrują po różnych planetach i trafiają właśnie na planetę malarzy, czy jakoś tak. Jeśli się nie mylę. I tam właśnie są różnego stylu malarstwa przedstawione i z tego się nauczyłem, czym jest kubizm. Ale najlepsze jest to, że w którymś z tych zeszytów była akcja, że oni gdzieś wylądowali w środku jakiegoś ciała i było pokazane, było rozrysowane ucho. Czyli dzwoneczek, ślimak, bębenek, strzemiączko. I to było w tym komiksie narysowane, gdzie jak było kowadełko, to było kowadło, bębenek to był bębenek ślimak. I to, kiedyś w podstawówce, będąc w podstawówce, czytałem ten komiks, zapomniałem o tym, że miałem z biologii właśnie krótką kartówkę na temat budowy ucha. Na coś nie nauczyłem, ale przeczytałem sobie właśnie Tytusa, Romka i Atomka i zapamiętałem ten rysunek z budowy ucha, te wszystkie obrazeczki. I co? Zaliczyłem na piąteczkę. Tylko i wyłącznie dlatego, że czytałem komiks Babcia Chmiela. Nie wiem, czy wiecie, ale Babcio Chmiel, niestety już nie żyje, był żołnierzem Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim. Taka jedna perełka dla ludzi, którzy nie wiedzieli. I też serdecznie polecam. Jeden z naszych pierwszych rodzimych komiksów i naprawdę bardzo fajna seria, bo jest wesoła i do tego można się kilka rzeczy nauczyć. A tu mamy perełkę Aleksi Tolstoj. To zabrałem z domu. Jest już troszeczkę zniszczona niestety, bo przeszła moje dzieciństwo. To kupiła mi mojej świętej pamięci babcia. Buratino. Zwykły kluczyk, czyli niezwykłe przygody pajacyka Buratino. To jest, powiedzmy, rosyjska wersja Pinokia. Bardzo ładnie wydana. Babcia mi to kupiła w 88, słuchajcie. W 88 roku, albo w 89. Siedziałem na ganku babci na wsi i czytałem sobie tą książeczkę. Bardzo ładne ilustracje, bardzo ładnie wtedy była wydana. Okładka odbijała ładnie w słońce, malując tęczę na ścianach domu mojej babci. Kiedyś myślałem, że to jest plagiat Pinokia. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi z tym Buratino. Jeśli macie gdzieś okazję zajrzeć, to polecam. Wszystko w sumie jest tak samo więcej jak w książce oryginalnej. Jeśli chodzi o Pinokio. Sam Tolstoj, zaraz wytłumaczę, dlaczego pajacyk Buratino, chociaż te historie są takie same. Sam Tolstoj napisał tak. Kiedy byłem mały, bardzo, bardzo dawno temu, czytałem pewną książkę. Nazywała się ona Pinokio, czyli przygody drewnianej lalki. Drewniana lalka po włosku Buratino. Pinokio Buratino. Często opowiadałem znajomym dziewczynkom i chłopcom ciekawe przygody Buratina, ale że książka zaginęła, więc za każdym razem opowiadałem inaczej. Wymyślając takie historyki, jakich w książce wcale nie było. Teraz po wielu, wielu latach przypomniał mi się mój stary przyjaciel Buratino i postanowiłem opowiedzieć wam. Dziewczęta i chłopcy, niezwykłą historię o tym drewnianym człowieczku. Aleksi Tolstoj. I to jest coś, co moja babcia teraz w te wakacje czytała mojemu synkowi, Tymkowi, 6-latkowi. I to jest coś, co ja mu z chęcią poczytam, bo też chciałbym zobaczyć sobie po latach tę historię, wrócić do tego. Kolejna rzecz, którą sobie kupiłem. Moja żona mówi, po co kupujesz i tak z tego nie skorzystasz? To był National Geographic Traveler, 45 miejsc w Polsce, które warto zobaczyć. Odkąd wyjechałem do Anglii, wpadając do Polski, do Europy, bywałem tylko króciutko albo tam chwilami gdzieś tam
zwiedzając stałe takie miejsca jak Warszawa, Kraków, Szczecin. Tak naprawdę wyjeżdżając z Polski nie miałem zwiedzonej Polski dość dobrze i tego mi brakuje. Więc sobie kupiłem to, bo zawsze wolę wydania papierowe niż jakieś tam cyfrowe. Kupię sobie to po to, żeby zwiedzić więcej miejsc w Polsce następnym razem, kiedy będę wracał na urlopy lub kiedykolwiek wrócę do Polski. To zaczniemy zwiedzać Polskę na nowo z moją rodziną. Bo tak tłuczemy się po świecie, a swojego nie znamy. Przynajmniej ja się nie wstydzę tego przyznać. Chciałem znać Polskę lepiej niż znam. Geograficznie, nie historycznie oczywiście, bo tutaj jestem dość obyty z tematem. I ostatnia rzecz. Kolejny album World of Warcraft do trzeciej serii. To jest piękne wydane, to są pięknie wydane książki. Jeśli macie możliwość kupić, to polecam. Historia Warcrafta, taka można powiedzieć Biblia z pięknymi ilustracjami, piękne wydania. Jeśli macie możliwość, to koniecznie sobie kupcie. A teraz pogadamy o troszeczkę innej rzeczy, o tej, o której chciałem z wami pogadać, zaczynając ten film. Druga rzecz, o której chciałem z wami pogadać i może was namówić, to jest pomaganie innym. Wielu z nas boryka się z tym problemem, w jaki sposób pomóc komuś w dzisiejszych czasach, czy to zbiórka na jakieś chore dziecko, czy na wojnę w Ukrainie, czy na jakieś inne szczytne cele. I każdy z nas ma problem z pieniążkami w jakiś tam sposób, większy czy mniejszy. Nikt z nas w tych czasach nie ma dość wystarczająco pieniążków, ale są ludzie, którzy są o wiele bardziej potrzebujący i którzy potrzebują pomocy. I wiadomo, że ludzie zbierają na to w różny sposób, są akcje pomagam i tak dalej, można dać komuś na ulicy do kapelusza. Ale jest jedna fajna grupa, o której chciałem wspomnieć. Grupa się nazywa Drużyna Wiewióry, fandomowa grupa wsparcia. Możecie znaleźć to na Facebooku. Wrzucę wam link w opisie tego filmu. I to jest zbiór kilku tysięcy bardzo fajnych osób, którzy właśnie przeprowadzają bardzo szybkie akcje pomagające ludziom potrzebującym. Szczególnie często to są właśnie dzieci, które potrzebują pieniążków na jakąś operację, na jakieś przykładowo wózek inwalidzki lub na jakieś takie właśnie medyczne wsparcie w swoim życiu. Grupa charakteryzuje się tym, że zbiera w sobie, można powiedzieć, geeków, nerdów, którzy dzielą się nie tylko pieniążkami, ale czymś więcej. Jest bardzo fajna atmosfera. Działanie grupy polega na tym, że jeśli jest jakaś osoba, na którą trzeba zabrać pieniążki, pojawia się temat, rzuca go admin i wtedy na przykład wystawiamy, wszyscy tam są, którzy mają ochotę wziąć to udział, wystawiają coś na sprzedaż. To jest właśnie grupa książek, którą kupiłem, którą zdobyłem na tych właśnie aukcjach. To jest aukcja. Wystawiamy książeczkę, czyli na przykład jak tą, co wylądowało w lesie Rendlesham, autora Mateusza Kurdańskiego. Udało mi się dopoznać przez Facebooka, nawet dostałem to z autografem. Czyli przykładowo wystawiam książkę, licytujemy dla na przykład Pawełka na leczenie, na rehabilitację i cena wywoławcza na przykład 10 zł i ludzie bidują. Jak wygrywasz, to wpłacasz pieniążki za tę książkę na ten cel charytatywny, a książkę ja na przykład sam na własny koszt wysyłam tobie, albo się ugodujemy, że ty też ponosisz koszt dostawy. Bardzo wam polecam tą grupę. Grupa bardzo prężnie działa na Ukrainę. Za pierwszym razem 600 tysięcy złotych zebraliśmy w kilkanaście dni. Mega świetna grupa, mega fajna atmosfera. Grupa dostała też kilka wyróżnień w Polsce za swoje działanie i za przeprowadzane akcje. Bardzo często mamy akcje prowadzone właśnie na poczet jakichś chorych, potrzebujących dzieci. W stylu, w jakim działa grupa, nie czujesz się jakby stratny, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, ponieważ dajesz pieniążki na cel charytatywny, a w zamian kupujesz coś nerdowego i naprawdę można mega kolekcję złapać. Spróbuję wam wrzucić kilka screenów z tej grupy, jakie tam rzeczy lecą. Karcianki, gry RPG, można kupić sobie sesję online z mistrzem gry i tak dalej. Ja wam pokażę, co ja sobie z tej grupy kupiłem, co udało mi się wygrać. Więc to jest książka Mateusza. Zawisza czarny. Kupiłem z ciekawości, nawet wiedziałem, że wygram. Zawisza czarny, dlatego że jest czarny. Zaciekawia mnie okładka i tytuł. Nie wiem czemu, skojarzyło się troszeczkę to z Masłowską i wojna polsko-ruska. Sprawdzimy, jak uda mi się przeczytać. Torgal, Łucznicy, jeden z ulubionych moich zeszytów. Torgala, ogólny Torgala uwielbiam, ale Alinoe i Łucznicy to była moja moje ulubione zeszyty. Ze względu na historię i na styl rysowania, to jest jeszcze właśnie oryginalne wydanie. Jedno z pierwszych w Polsce zostało wydane w 1989 roku.
Także perełka, bo jest oryginał, nie reedycja. Kiedyś miałem, ale moje komiksy zaginęły w dziwny sposób. Proszę bardzo, kolejny komiks, Predator, Sędzia Dredd i Aliens. Nie wiedziałem, z czego wyszło. Kupiłem tylko i wyłącznie po to, żeby pomóc. I że komiks takiego, którego jeszcze nie mam, a że lubię komiksy, na podstawie komiksów, można powiedzieć, uczyłem się rysować, więc zawsze, jak mam możliwość, to komiks ląduje w ręce, a wcześniej lądował też na biurku i sobie rysowałem z tego wszystkiego. Proszę bardzo, kolejny komiks, Star Wars, czystka. Mam go chyba w oryginale, ale to jest po polsku. Nic nie pobije języka polskiego. Bardzo ładne wydanie. Także też wylądował w mojej kolekcji. Kolejny Star Wars, Darth Vader, widmowe więzienie. Nawet nie muszę się tłumaczyć. Jestem fanboyem Star Warsów, jestem miłośnikiem Vadera, jestem przecież Darth Vader, więc wciągnięte. Lucyfer, diabeł na progu. Mam dwie książki Lucyfera i też mnie za bardzo nie obchodziło, czy są połączone książki, czy po prostu one są dość grube. Czy to są dwie osobne jakieś serie. Z ciekawości kupiłem, po prostu, żeby przydać się dowiedzieć, przy okazji pomagając, potrzebując dziecku. Tu przy okazji wpadli właśnie autorski komiks sprzedającego, nie pamiętam teraz, jak się nazywa ten pan, musiałbym poszukać, ale sam narysował i zrobił sobie komiks. Proszę bardzo, wydany. Mówili na niego Karol. O, proszę bardzo, Jerzy Łanuszewicz i Ewa Ciałowicz. I to dostałem w promocji za to, że aukcja, którą wygrałem, przekroczyła pewną sumę złotych. Także naprawdę polecam wam dołączyć do drużyny wywióry fandomowej grupy wsparcia. Ja wam wrzucę tego linka. Naprawdę nie zawiedziecie się, można pomóc, czujecie, że pomagacie, bo tam są zdjęcia, rodziny często odpisują, dziękując za pomoc, są zdjęcia tych osób, dzieciątek, którym pomagamy i można kupić sobie właśnie mega, mega fajne rzeczy. I teraz perełkę, którą trafiłem, coś, z czego jestem strasznie szczęśliwy, proszę bardzo. Tu jest, nie wiem, z 20 może komiksów Transformersów. To są stare wydania, jest tam kilka nowych, ale są stare wydania, teraz zobaczcie. Pierwsze wydanie w Polsce to jest na przykład Transformers. Zwróćcie uwagę na cenę. Cena 14,5 tysiąca złotych. Aha. Perełka. Po prostu perełeczka. 93 rok. 93. Cena tutaj była już 15,5 tysiąca. O 1000 złotych rocznie. Potraficie sobie to wyobrazić. Kolejny 93 rok. Proszę bardzo. Jest też kilka nowych zeszytów, ale nie to chodzi. Nawet ja nie wiem, czy nawet to przeczytam. Będę trzymał jako collectibles. Tutaj jest zeszyt z 91 rok. 9900 zł. Ja to pamiętam, Boże, do reklamy, te reklamy w komiksach. Rodzynek. Spójrzcie na te stare style. Papier jest stary. To, och. Dla mnie to jest powrót do dzieciństwa. Proszę bardzo, jest Optimus Prime, 92 rok. 92, 13,5 tysiąca, czyli co roku skakało o 1000 zł. Już kończymy, nie żeby na was zanudzał, ale naprawdę serdecznie wam polecam duże reviewy. Kliknijcie w link na dole, dołączcie do nas, bądźcie z nami. Tutaj nawet zapomniałem, że wygrałem. Opowieści starych bogów i inne historie. Małgorzata Lewandowska i Magdalena Lewandowska, może siostry, to też jest komiks. Nie wiem, nie będę ścieniał. Wygląda jakby to był słowiański komiks o słowiańskich bogach. Pewnie dlatego go kupiłem, bo miało być o słowiańskich bogach. W opisie jest napisane, że wszyscy wiedzą, co to jest święto kupały, świat paproci, pisanki, zaduszki i po co zostawia się jedno puste nakrycie przy wigilijnym stole. Większość z nas przynajmniej raz paliła marzannę, wiedziała kolędników albo tradycyjnie wzory ludowych haftów. Te słowiańskie tradycje zakorzeniły się w polskiej kulturze na tyle głęboko, że niewielu zastanawia się, skąd to się wszystko wzięło. Kto to wymyślił? Kim byli ludzie, którzy zapoczątkowali tradycje kultywowane przez pokolenia Słowian i Polaków? Co ich motywowało? Co było dla nich ważne? W co wierzyli i za co umierali? W ramach projektu kreatywnego Witia śladami starych bogów zastanawiamy się nad tym od lat, a dokładnie od 2015 roku, oczarowane kulturą i tradycją Słowian, od lat staramy się odnaleźć słowiańską duszę zarówno w nas samych, jak i w świecie, który nas otacza. Opowieść starych bogów i inne historie jest owocem 4 lat poszukiwań. Zapraszamy w podróż starych bogów. No i dzięki temu, że wam przeczytałem i sobie też pierwszy raz, zaciekawiło mnie to jeszcze bardziej, zostawię to na wierzchu, sięgnę sobie po to as soon as possible, żeby dowiedzieć się, czego dowiedziały się autorki. I ostatnia rzecz, najcięższa i najfajniejsza dla mnie, album 75 Years of Cover Art. I tutaj mamy, to jest coś, co lubię, takie artbooki właśnie, takie Anniversary Editions.
Mamy tu książeczkę, która jest zbiorem okładek marvelowskich komiksów, które ukazywały się na przełomie ostatniego 75-lecia. Kończymy, ale taki przykładzik, proszę bardzo. Potem może przeskoczmy sobie duży kawałek dalej. Proszę bardzo, chyba jedna z najsławniejszych poz Kapitana Ameryki z tamtych lat. Proszę bardzo. O, już bardziej współcześnie. Uwielbiam to, to jest coś, na czym ja się właśnie uczyłem rysować. To jest coś, co wypełniało moje dzieciństwo. Wolne chwile między bieganiem na dworze z kumplami, a graniem w Nintendo, czy Super Nintendo. Nie, to się u nas nazywało Pegasus. Proszę. Polecam jeszcze raz drużynę Wiewióry, fandomową grupę wsparcia. Jeden z lepszych sposobów na pomaganie potrzebującym. To było na tyle. Nie wiem, dlaczego nagrywam ten film tak naprawdę. Chciałem o tym drużynie wspomnieć, chciałem o tym powiedzieć, a tak naprawdę to ten wewnętrzny głos jakoś mi namawia do tego, żebym ciągle tworzył, mimo że jestem tatą i jestem ograniczony czasowo, żeby usiąść i coś nagrać, coś zostawić w sieci. Może jak już nie zabraknie, może gdy ja rozpłynę się z wiatrem, mój syn będzie miał coś, do czego będzie mógł wracać i oglądać sobie tatę. Że tata był jednak troszeczkę poryty, ale miał jakieś pasje, coś do powiedzenia. Może tyle. Sprawdźcie link na dole, dołączcie do naszej grupy, zobaczymy się na aukcjach, zobaczycie, nie pożałujecie, kupa fajnych rzeczy. Możecie sami wystawiać, możecie sami kupować, możecie oferować nawet swoje usługi, czy jesteś fotografem, czy prowadzisz sesje online, jakieś gry, czy rysujesz. Ja na przykład narysowałem dwa rysunki dla kogoś właśnie, ktoś wygrał ode mnie dwa rysunki, jakiś portret i rysunek dla dziecka. Tak naprawdę tylko fantazja was ogranicza, co możecie wystawić, jeśli chcecie pomóc, lub co chcecie sobie kupić. Aukcje są co chwilę, na jakieś akcje, możecie proponować akcje adminom, komu pomóc i w jaki sposób. Także zapraszam, nie krępujcie się, wbijajcie do nas. Drużyna Wiewióry, fandomowa grupa wsparcia, link na dole. Pozdrawiam was serdecznie. Live long and prosper.